Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Adrian z kanału Teorie67, a wraz ze mną dzisiaj jest gość Alex Servo, mentalista, witam. Iluzjonista, prestidigitator. Nie, to nie. Nie, to nie. Ale mentalista, iluzjonista, bardziej mentalista, współtwórca programu Libido Destrudo. Prawda? Tak. Tak. A mam ci potwierdzać. Tak, masz potwierdzać. A my dzisiaj z Alexem trochę pogadamy o iluzji. Pogadamy o temacie, który frasuje wielu początkujących, no i nazywam tego iluzjonistów, ale wielu młodych ludzi, chcących rozpocząć swoją przygodę z iluzją, z mentalizmem, a mianowicie będzie to temat, w jaki sposób zostać tym mentalistą, iluzjonistą, skąd czerpać wiedzę, etc. Jakbyś mógł, Alex, może na początek powiedzieć kilka słów o sobie jeszcze. Kilka słów o mnie. Tak. O Jezus Maria, to będzie ciężkie. Iluzją zajmuję się... Myślę, że to jest taki dobry wstęp. Dużo iluzjonistów to robi, niezależnie od tego, czy występuje gdzieś w telewizji, czy udziela wywiadu, czyli ile lat się zajmują iluzją. Ja iluzją zacząłem się zajmować jakieś 5 lat temu i jestem o tyle... Powiedzmy, że moja ścieżka była trochę... Moja droga była trochę inna, ponieważ większość iluzjonistów na przykład oglądała Copperfielda gdzieś tam, albo widziała show, dostała zestaw Małego Magika, albo cokolwiek innego. Tak u mnie było to z zupełnie innych pobudek, bo ja zacząłem zajmować się iluzją w technikum, bodajże w drugiej klasie. I to tylko i wyłącznie po to, żeby oszukiwać w pokera. Bo duża część mojej klasy po prostu nie chodziła na religię, przez co mieliśmy około 3 godzin okienka w tygodniu. I po jakimś czasie po prostu zaczęło nam się nudzić. I po prostu pewnego pięknego dnia jeden z moich kolegów przyniósł talię kart. I tam graliśmy w Macao, w... Nie wiem, jaką masz politykę kanału. W Macao, w chuj, w wojnę, we wszystkie gry karciane, jakie są dostępne. Do momentu, aż nie odkryliśmy Texas Hold'em. I na początku oczywiście tam graliśmy na zapałki, na chipsy, na jakieś tam paluszki i tak dalej, ale nie było tego dreszczyku emocji, więc zaczęliśmy grać na dosłownie groszowe stawki, bo tam pula dochodziła, nie wiem, do 5 zł max w skali dziennej. Jak można się domyślić, po prostu w momencie, kiedy graliśmy na zapałki, szło mi w miarę dobrze, jak zaczęliśmy grać na te groszowe stawki, już nie. Więc siedziałem w domu i zastanawiałem się, w jaki sposób mogę zwiększyć swoje szanse podczas rozdania, poprzez tasowanie, ewentualnie chowanie kart i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnym momentem jest, kiedy wpadniesz na coś i po latach dowiadujesz się, że ktoś to wymyślił 115 lat temu. Ernest. Tak więc tak, no to był początek mojej przygody z iluzją, gdzie zostałem gdzieś tam przyłapany po prostu przy stole. Na szczęście nie przez ludzi, z którymi grałem, a bardziej przez osobę, która siedziała obok. Bo widział po prostu, jak zrzucam karty na kolana, ale nic nie powiedział, to jest bardzo duży plus. I po całym okienku poprosił mnie o talię kart, pokazał mi sztuczkę karcianą, to bodajże było Free Card Monte. Bez gimików, bez niczego, po prostu czarna, czerwona z twistem, że na końcu był Joker. Elegancko. Coś niesamowitego, w sensie ja nie zdawałem sobie sprawy, że iluzja gdzieś tam istnieje, jest tak dostępna. W ogóle ten świat mnie nie interesował, to był czas, kiedy nosiłem czerwonego irokeza i grałem w punk rockowym zespole. Znaczy grałem, no byłem wokalistą, więc po prostu krzyczałem do mikrofonu i wymyślałem gdzieś tam teksty takie, żeby były wulgarne i wpadały w ucho. Jak to każdy chyba, kto miał 15-16 lat. Znaczy każdy inteligentny. O, dziękuję. Więc tak, no potem spędziłem kilka, może kilkanaście dni szlifując tylko ten jeden efekt i zamęczając każdego tą jedną sztuczką. Żeby było śmiesznie, do tej pory ją wykonuję, według mnie jest świetna. Ostatnio dorzuciłem do niej jeszcze psychologiczny force, gdzie zamiast Jokera po prostu pojawia się pomyślana przez widza karta, co jest po prostu takim fajnym kickerem. A jeśli chodzi o sam mentalizm? Sam mentalizm, to jest codzienna już sztuka. Tak, sam mentalizm wyszedł dość specyficznie, bo ja miałem dużo takich etapów, że odchodziłem i wracałem do iluzji.
Jak chyba każdy. Myślę, że jak każdy. I ja na samym początku, ale o tym później jeszcze będziemy rozmawiać. Ja nie uczyłem się z książek. Pierwsza książka na temat iluzji, jaką kiedykolwiek kupiłem, to było. A tak to wszystkiego uczyłem się jakby o z YouTube. O których nie powiemy. A, okej. Okay. To jakby. Tam, będzie taki pip i. Ta, a, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Tak, i przed kupieniem tej książki, przed przeczytaniem jej, uczyłem się stricte z YouTube'a. Aha. Czyli da się uczyć w sumie za darmo iluzji, da się uczyć za darmo mentalizmu do pewnego momentu. I tak, i nie. Minus uczenia się z YouTube'a, który ja odczuwam na sobie, jako weteran, naprawdę, gdyby ktoś do mnie, wiesz, wysłał mi SMS-a, albo wiesz, maila, albo cokolwiek, byłbym w stanie podać chyba wszystkie kanały, które prowadziły tutoriale i prowadzą je dalej. Swoją drogą Pickcake naprawdę polecam. Tak, tak. Ploty o autystycznych widzach, naprawdę. Jeżeli on rzeczywiście w ten sposób prezentuje swoją iluzję, chcę iść na jego pokaz. Ale niestety właśnie efekty nauczone z YouTube'a zostawiają u ciebie złe nawyki. No z tym trzeba się zgodzić. Ponieważ... Z racji, że też wrzucajesz te tutoriale, nie chcę powiedzieć niczego złego, ale... Ale możesz. Często ludzie, którzy uczą gdzieś tam na YouTubie, sami nie do końca to potrafią. No to prawda. Najlepiej się uczysz wtedy, kiedy uczysz kogoś. Tak. Klasyk tak powiedział kiedyś. Znaczy tak, no wiesz, ludzie, którzy gdzieś tam wrzucili te efekty, pewnie jakby tworząc je, sami siebie uczyli. Mm-hmm. Podobnie było z Simple Shape Opener, który podesłałem jako dodatek do twojego kursu. Ja to nagrałem tak naprawdę z bomby, nie mając żadnego scenariusza, po prostu miałem efekt, który wykonywałem, który mi się podobał i usiadłem przed kamerą i zacząłem to nagrywać. I w trakcie nagrywania zaczęło do mnie dochodzić, jak wiele jest płaszczyzn, a propos których można powiedzieć. Ale ja myślę, że tak samo jest z youtuberami, że po prostu w momencie, kiedy nagrywają tutorial, powoli dochodzi do nich, ile jeszcze rzeczy mogliby wrzucić, ale tego nie robię, ponieważ odcinek jest gotowy. Bez sensu jest na przykład, wiesz, wrzucić drugi odcinek a propos ambitnej karty. No na przykład. Tłumacząc te same techniki, ale od trochę innej strony. W książkach jest inaczej. Książki są tworzone latami. Przez co w momencie, kiedy ktoś opisuje jakąś technikę, może w trakcie pisania, jeżeli wpadnie na coś, może to od razu narzucić. Jeżeli za pół roku wpadnie na jakiś fajny dodatek, też może to nanieść. I tutaj też odwołując się właśnie do swoich lecture notes, które wydałem po Warsaw Magic Workshop, na których był Joshua J. Tam była premiera tego. Tam była premiera tych lecture notesów. To było w okolicach września bodajże. No mamy grudzień i rzeczywiście ostatnio czytałem jeszcze raz to samo. Jest dużo rzeczy, które chciałem dorzucić. Myślę, że trochę się pośpieszyłem. Z niektórymi osobami już rozmawiałem, że będzie druga edycja. Ulepszona. Tak, okay. Będzie druga edycja ulepszona, jakby. Chcę tam wrzucić wszystkie rzeczy, które teraz bym tam wrzucił. Ale na zasadzie po prostu ten, kto kupił je wcześniej, po prostu będzie dostanie je za darmo. Aha, w ten sposób. O, to dobrze. Tak, jako taki update. Teraz jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego do każdych lecture notesów było jakieś tam jedno, dwa zdania napisane ode mnie, to jest taki marking po prostu, żeby wiedzieć, kto to rzeczywiście ma. Bo pierwszy nakład już cały zszedł, tak? I już nie ma możliwości. Znaczy pierwszy nakład jeszcze gdzieś tam jakieś tam sztuki są. Powiedzmy o tym może. Czy nie chcesz? Możemy tak powiedzieć. Pierwszy nakład jeszcze kilka sztuk zostało, jeszcze jakieś... requesty, tak to nazwijmy, dostaję na ten temat. Tylko właśnie nie wiem, czy jest sens kupowania tego teraz, czy nie lepiej poczekać ten miesiąc, dwa, bo myślę, że jakoś w okolicach lutego, marca będę po prostu wrzucać nową wersję. No ale w każdym razie, jeśli ktoś jest chętny, to koniecznie teraz musi wejść na Facebooka, ja dam na dole odnośnik do strony Alexa i tam będzie na bieżąco z wszystkimi informacjami, kiedy będzie ten update i tak dalej, tak? Bo tak. Tam musi wszystkie informacje. Prawdopodobnie tak, jeżeli nie, to na blogu. Myślę, że na blogu prędzej o tym napiszę, ponieważ fanpage
Na fanpage'u nawet chyba nie wrzuciłem informacji, że miałem lekcje w nocy. Było wspomnienie aha, o... może tak. Był jeden post, rzeczywiście, gdzie dostałem po prostu feedback od chłopaka, który po prostu jest częścią tych lekcji. Tak, dokładnie. Mateusz do mnie napisał. I po prostu wrzuciłem post, który uzupełniał to, co napisałem. I to było jedyne wspomnienie, ponieważ... nie, może jestem staromodny, albo wiesz, albo coś na desen, ale nie chcę, żeby ludzie, którzy przychodzą na mój pokaz i gdzieś tam wchodzą na mój fanpage, żeby mogli od tak sobie na przykład kupić moją pracę i zepsuć sobie całą zabawę. Chociaż też, jeśli będą zainteresowani, to w sumie tego niekoniecznie muszą kupować. I tak i nie, wiesz, zawsze można zrobić coś takiego, jak zrobił Hoi, nie? Czyli przed albo po swoim pokazie sprzedał książki, które ujawniały jego metody. Jako stare metody, których już nie potrzebuje, ponieważ jest prawdziwym jasnowidzem, czy tam telepatą. No tak. A tak naprawdę po prostu używał lepszych technik niż w książce, które wyglądały rzeczywiście inaczej. Ktoś czytając książkę, idąc na pokaz, rzeczywiście widział coś innego, ale miał jakieś tam możliwe rozwiązanie, które wcześniej mogło być użyte. Więc wiesz, można to zrobić na tej zasadzie. Po prostu mógłbym przerobić efekty, które mam w Lecture Notesach i używać ulepszonej wersji. Ale no, jakby ja, a Hoi, tak więc... No rozumiem. W każdym razie link do Facebooka i do tego bloga też będzie na dole, więc każdy sobie będzie mógł wejść. A propos tego bloga, może tak, zapytam z ciekawości. Po co, skąd i dlaczego piszesz vloga? Skąd inspiracja, dlaczego, skąd to się wzięło? I czy to jest aktualnie potrzebny ci instrument do tego, żeby być lepszym mentalistą? Czy to jest tylko taki dodatek po prostu? To jest dodatek. Ale on w sumie kreuje trochę twoją osobowość. Tak, daje bardziej... zresztą tak jak jest napisane w opisie bloga, o czym może myśleć osoba czytająca w myślach. Tak. To zdanie mi się spodobało. A sam pomysł... Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Wiem skąd, ale nie chcę się przyznać. A czemu? Ponieważ to jest kradziony pomysł. Zawędzony? A ty nie wiedziałem. Nie, jest opcja, że będzie to oglądał, więc jeżeli Maciej Jasiński ogląda ten materiał... A rzeczywiście. Pozdrawiam. Po prostu zobaczyłem, że on to zrobił. Spodobała mi się idea. A z racji, że bardzo lubię pisać i mam całą szufladę po prostu zapełnioną pomysłami, tematami, zaczętymi opowieściami itd., itd., uznałem, że może zacznę to publikować. I rzeczywiście pierwsze kilka tematów były takie leciutkie. Ostatnio wjechał taki bardziej prywatny temat. I ma to kilka takich naprawdę założeń. Jednym z nich jest to, że ja byłem bardzo zamknięty do ludzi. Miałem powiedzmy taką swoją tarczę, ścianę. I to, co było moje, było moje. I nikt nie miał do tego dostępu. Nawet najbliżsi. Taki skrajny introwertyzm, wysoki neurotyzm. Czy nie? Rozwin neurotyzm. W sensie byłeś taki... Nie ufałem ludziom. No dobra, w ten sposób, okej. No na tej zasadzie, na tej zasadzie, że po prostu nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli cokolwiek o mnie, żeby nie mogli tego później wykorzystać. Aha, rozumiem. Dobra. I teraz po prostu jakby sprawdzam, testuję, co się stanie w momencie, kiedy ludzie będą wiedzieli o mnie dużo. Czy moja sytuacja się zmieni, czy ktoś rzeczywiście będzie to wykorzystywał. Oczywiście wrzucam rzeczy, z którymi gdzieś tam się pogodziłem, nie? Nie wrzucam jakichś tam mega hardkorowych rzeczy, które rzeczywiście, gdyby ktoś mi wypełniał na ulicy, to by mnie trochę, wiesz, tam zirytowało, lekko mówiąc. Tylko wrzucam rzeczy, którymi normalnie się dzielę, których w ogóle nie ukrywam, ale dają takie poczucie, że coś się wyplułem. I rzeczywiście tak jest. Tam dużo prywatny, wiesz, na tym etapie na bardzo duży grunt prywatny byśmy mogli wejść, na który nie chcę, bo jednak program rozrywkowy. Jeszcze jak. Więc wiesz, jakby było dużo szajsu, nie? Było dużo szajsu, ale to jest to, dzięki czemu jestem teraz. Ja spytałem o tego bloga, bo jak zobaczyłem twojego bloga, Maćka, jeszcze wcześniej nie widziałem tego bloga oczywiście,
to pomyślałem sobie, będę pisał bloga. Ale pomyślałem... To jest pierwsza myśl. Tak, 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 ale pomyślałem, że no nie mogę zabierać tobie tego, bo nie wiedziałem, że Maciek w sumie pisze wtedy jeszcze. Myślałem, że po prostu tam dał jakiś jeden wpis o czymś tam i ja koniec. Też tak myślałem. Aha, on cały czas, stale prowadzi, tak? Powiem ci tak, nie chcę przekłamać. Dobra, zrobimy tak. Ja powiem, że miał 4 wpisy. Mhm. Jeżeli okaże się, że nie miał 4 wpisów, to wrzucimy to w momencie, kiedy ma. Dobra. Tak, żeby nie było, że dobra. Nie obczajam. Nie, chyba dobra. Ma 4 wpisy, bo ma kim jest, żeby uważać na wróżbitów i tak dalej, i tak dalej. Jak zostać iluzjonistą. Mhm. I a, co, też ma taki. Tak, i coś jeszcze a ma. To może ten właśnie widziałem, jak zostać iluzjonistą. Mhm. Bo on, skopiowaliśmy on, po prostu no, perwersyjnie. Okej, okay, taki newsflash. Mhm. Każdy iluzjonista kradnie. Tak, tak. Każdy. I każdy muzyk. No. Dobra. Twój pseudonim sceniczny to Alex Servo. Mhm. Skąd pomysł? Dlaczego Alex Servo i dlaczego ten francuski akcent na końcu? To ma kilka podłożeń tak naprawdę. Znaczy, jakby to powiedzieć, u mnie nic nie może być proste. Aha. Jakby pomimo faktu, że szanuję, kocham Corindę i jestem mega wdzięczny, że w ogóle żył i że dzięki niemu tak, jestem, tak. Wiesz, no, jakby nie patrzę, dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Ale jest jeden jego cytat, żeby nigdy nie być sprytnym, kiedy można być po prostu prostym. Ponieważ nic nie oszukuje ludzi bardziej niż prostota. Jak mi się podoba ten cytat, tak nie używam go w swoim życiu. U mnie wszystko jest skomplikowane. I Alex Servo. To też się łączy z tym, dlaczego zająłem się mentalizmem. I to siłą rzeczy ma 2 człony, tak więc oba chcę rozbić. Alex wyszło z 4chana. Byłeś użytkownikiem 4chana? Byłem użytkownikiem 4chana, brałem udział w kilku... Podaj najbardziej znane akcje. Znaczy wiesz co, nie brałem udziału w żadnych takich mega znanych. Aha. Brałem udział w akcji 2.1% milk, mm-hmm. bodajże, gdzie po prostu na czacie rozkminialiśmy, w jaki sposób zrobić coś takiego, żeby w Anglii był protest. Jakby chcieliśmy wywołać protest w Anglii, bo tam prawica miała jakiś przemarsz czy coś. Chcieliśmy sfałszować wycinki gazet, że były weteran angielski został pobity przez muzułmanów. Mm-hmm. I właśnie stąd wychodzi nazwa. 2,1%. Tak, 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 tak. Milk wychodzi z ksywy gościa, który na to wpadł. Mhm. I chodziło o to, żeby sfałszować gazety, sfałszować artykuły i tak dalej, i tak dalej. I podesłać to prawicy. Aha, żeby zamiast pokojowego przemarszu, żeby jakby trochę ich nakierunkować, żeby wprowadzić zamieszki. I to nie było, wiesz, to nie miało żadnego podłożenia ani... religijnego, ani politycznego, po prostu chcieliśmy, żeby się no, napi***li na ulicy. No tak. Jak to z 4chanem bywa. I tam właśnie przedstawiałem się jako Alex. Gdzieś tam miałem bardzo krótki i bardzo powierzchowny kontakt z Anonymous. Możesz ty. Ale nie, mówię, bardzo krótki, bardzo powierzchowny. Ale mimo wszystko kontakt. No wiesz, mimo wszystko kontakt. Znaczy kontakt, wiesz, jakby Anonymous jest o tyle fajną organizacją, że rzeczywiście nie masz lidera. No, tak. Tak więc mogłem mieć powierzchowny kontakt z mojej perspektywy, a tak naprawdę gadać z gościem, który tam brał czyn udział w akcji w Egipcie na przykład. I właśnie na potrzeby tego założyłem sobie Facebooka, ponieważ żeby było śmieszniej, kontaktowaliśmy się przez Facebooka. I tam przez kilka Irków. I tam przedstawiałem się jako Alex i tam imię i nazwisko też zmyślone, ale nie Servo. I jakoś tak wyszło, że ja wszędzie przedstawiałem się jako Alex w internecie. Aha. Po prostu podobało mi się to imię. I wraz z biegiem czasu, jak właśnie zacząłem zajmować się iluzją, mentalizmem, no trafiłem na postać Aleksandra, człowieka, który wie. Aleksander, tak. To legenda. Tak. No. Tak więc, no nie było, w moim odczuciu, nie było lepszego imienia do wybrania niż Alex. Mm-hmm. Z racji gdzieś tam przeszłości, że jeżeli już przedstawiałem się pseudonimem, to był to Alex. Zwłaszcza kiedy grałem jakąś postać. A dwa,
legenda mentalizmu, znaczy mentalizmu, no, czytania w myślach, nazywała się Aleksander. Stąd wychodzi Alex, a Servo... Servo wychodzi z, właśnie z takiej mojej prywatnej historii, bo ja zacząłem zajmować się iluzją, zacząłem zajmować się mentalizmem dzięki lub przez moją byłą dziewczynę. To tak średnio słychać, to możemy... Aha, dobra, dobra. Przez moją byłą dziewczynę, która po prostu zainteresowała się psychologią i czytaniem ludzi. No i Servo, Francja, jakby tuż po tym, jak polecieliśmy do Francji właśnie na jej urodziny, po prostu wszystko się gdzieś tam sypnęło. Co jest dobre, bo zamęczaliśmy się oboje nawzajem. Ale jestem jej gdzieś tam wdzięczny, że popchnęła mnie w tę stronę. Tak więc Servo w przetłumaczeniu na angielski oznacza mniej lub więcej mastermind. Aha. Tak jak nazwa twojego chyba programu, tak? Jednego? Tak, jeden z moich show, tak to nazwijmy, to było Chaotic Mastermind, gdzie właśnie, tylko to jeszcze wymaga dopracowania, bo wystawiałem to raz i postać chaotyczna, która czyta w myślach i przewiduje przyszłość, ludzie ciężko, naprawdę się gubili w tym wszystkim. Ja się gubiłem w tym wszystkim, bo rzeczywiście było tam bardzo dużo improwizacji. Bo skrypt to było kilka słów. Aha. I po prostu wokół A ile tego... trwało? 45 minut. Aha, na kilka słowach. Tak, i to było 6-7 słów. Które po prostu miały mnie kierunkować w momencie, kiedy się zagalopuje za bardzo. Aha. I rzeczywiście za duży chaos tam się powstał. Ale tak, właśnie no Alex Mastermind. Servo. Czyli w sumie o tobie już wiemy całkiem sporo. Mamy ksywę. A to nie wszystko. Ale to nie wszystko, jeszcze coś jest. No wiadomo, że nie wszystko. No wiadomo. Trochę musisz zostawić, żeby... Chyba, że chcesz coś powiedzieć. Nie. Żeby zostawić... Niech reszta pozostanie milczeniem. Piękne słowo. Także mamy pierwszą część już zrobioną. No a w drugiej części... będziemy kontynuować temat, który mieliśmy kontynuować w tej, ale myślę, że takie przełożenie na następny dzień to będzie dobre, będzie więcej odcinków, więcej pieniędzy z YouTube'a, no i wy będziecie mieć więcej materiału do oglądania, a poznaliście jednego z mentalistów, no rzadko spotykanych w Polsce jeszcze. Tak, mamy tylko kilku na razie. Na szczęście. Na szczęście. No w sumie na szczęście. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chciałem porozmawiać o swojej stawce i udziałach w tym odcinku. Mogę ci pokazać, jak to będzie wyglądało.